Zawsze te same okoliczności. Gorąca zupa na stole. Telewizor idzie. Radio idzie. Słychać jeszcze spuszczoną wodę w ubikacji. I nikogo, kto by ją spuścił. Jak to wytłumaczyć? I kto będzie następny? Panie Emilko, pani to już tak chyba z szóstą kawę wali z tą śmietanką. A pani to tak może, to nie zaszkodzi? Nie, już nie mogę. No, ale jak się bawić, to się bawi. Wiesz, ja bez kawy to taka jakaś nieswoja. Lubię, no ogólnie lubię. I generalnie zjeść też lubię. Ja to wypiję i zdzieć kawę. A i wypalę trzy paczki papierosów. A lekarz to mi mówi. A weź pan do mnie już w ogóle nie przychodź. Krzysiu, nałóż sobie kiełbaski. Co? No. Dobra, kiełbaska. Bardzo dobra. Na placu kupiłam. Prawdziwa, wiejska. Droga. Słuchajcie. Thank you.
To od razu trzeba było dać chłopakowi kolię. Daleko tak od siebie.